nosny szlak kulturalny i od razu pomysł, żeby nareszcie gdzieś pokazać w bardzo taki elegancki, że tak powiem, sposób kolekcję związaną ze Skłodowską Curie. Ale to nie tylko moje ubrania tutaj będą, bo będzie wernisaż fotografii Michała Rybczyńskiego, który właśnie sfotografował moją kolekcję właśnie też w tym muzeum, jak i w Bibliotece Pedagogicznej na Łokietka. Czyli tak naprawdę zrobiliśmy taką sesję stylizowaną. Będzie również obecność takiej, no można powiedzieć, prawdziwej Skłodowskiej Curie, bo przyjdzie rzeczywiście modelka Daria Krause, która wtedy pozowała dla nas, na żywo wykona również makijaż Ada Głodowska. No i chcemy właśnie zaaranżować też takie na Chrobrego miejsce z różnymi akcesoriami i też, jak to nazwaliśmy, chcemy serwować takie mikstury, drinki takie świecące, mam nadzieję, że to się uda. No czyli czeka nas moda, fotografia, pokaz makijażu i stylizowana Skłodowska Curie. To wszystko na Chrobrego będzie, nie wiem jeszcze o której godzinie, o 18, 19, ale no nie mogę się doczekać. Na pewno będzie moc. Kiedyś poproszono mnie na pewne wydarzenie o stworzenie kolekcji w ogóle związaną z cnotami niewieścimi. Jakby w taki ukazanie tego sposób trochę prześmiewczy. Ja wtedy nie miałam czasu, żeby to zrealizować, ale gdzieś tam w głowie mówiła, że tak zaświtało, że chyba najlepsze cnoty u kobiet to w ogóle, że są niezależne, mądre i tak dalej. I jakby takim autorytetem w ogóle w tych kwestiach, no właśnie jest ta kobieta chyba dla wszystkich. No i ten temat mimo wszystko powrócił. Także teraz zdradzę mały taki jeszcze plan, bo moja kolekcja jest oczywiście taka retro. Ona jest na współczesny czas do noszenia, ale rzeczywiście stylizowana na styl Skłodowskiej, tak? Czyli ubrania z tamtych czasów na dzisiejszą modłę. No ale teraz zamyślę, już mam nawet zaprojektowane ubiory takie zupełnie odjazdowe z nią, takie przefiltrowane przez te pierwiastki w ogóle. Mam nadzieję, że zrealizuję ten temat.